Po raz pierwszy w historii w lubelskiej hali Globus odbył się mecz męskiej PGNiG Superligi. Azoty Puławy podjęły Vive Targi Kielce, trzecią drużynę świata i niepokonaną w tym sezonie drużynę w lidze. Mecz stał na wysokim poziomie, a fani piłki ręcznej mogli obejrzeć w akcji aż 12 zawodników, którzy występowali na ostatnich Mistrzostwach Europy w Danii. Dlaczego mecz został rozegrany w Lublinie, a nie w Puławach? Odpowiedź jest prosta. Puławy nie mają pełnowymiarowej hali z możliwością przeprowadzenia transmisji telewizyjnej i odpowiedniej ilości miejsc na trybunach. Gdyby Globus miał 8 tysięcy miejsc, to dzisiaj byłyby wypełnione do ostatniego miejsca. Ponad 500 miejsc na trybunach było zarezerwowanych dla kibiców z Puław. Sponsor główny, grupa Azoty Puławy oraz klub, zapewnili autokary dla swoich pracowników i kibiców. Puławy nie powinny zawłaszczać drużyny, tylko powinny się dzielić tą drużyną i chwalić w województwie lubelskim. Nie ma takiej dużej hali jak Globus nigdzie indziej w naszym województwie. Klub Azoty Puławy musi się przygotowywać do nowych przepisów. Związek Piłki Ręcznej podjął uchwałę, że od następnego roku kluby, które nie mają hali powyżej 3000 miejsc, muszą jakiś procent meczów rozgrywać na obiektach o takich wymiarach. Te mecze, które będą generowały dużą ilość chętnych do obejrzenia, powinny być rozgrywane tutaj, a my zapewniamy Azotom komfortowe warunki. I kibicom puławskim również, i z województwa również, bo drużyna puławska nie powinna być zawłaszczona tylko i wyłącznie przez Puławy. To jest taka perełka województwa lubelskiego.